Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Hearts of Iron 4. No niestety, widzę, że już się skapnęli przez tego crasha. W najgorszym momencie, jak mówiłeś. Tak, bo miałbym zamknięte tutaj z 30 dywizji Kiksunia, ale się chyba skapnęli przez tego. Zamknąłem mu tę dywizję! Jest! Znaczy mniej, nie wiem, czy ja mu chyba te 10 dywizji, to mu chyba po prostu zrapiłem. Ty, a że on ci to nie zamknął czasem. Czekaj! Z prawej strony, popatrz się. Czekaj, bo patrzę, czy się nagrywanie leci. Gdzie mi sprawy? No, czy tutaj widzę, muszę się wycofać, ale... Jest ile? A tu jest 6 dywizji, więc nie jest aż tak źle jak u niego. Potrzebujesz tutaj te moje 10 dywizji, czy mogę je wziąć na Włochy? Myślę, że na razie możesz cofnąć, bo bardzo duże straty zdają właśnie Kiksuniowi, bardzo duże. Dobra, to lecę na Włochy sobie nimi. Mnie dziwi Hiszpania. Czemu nie ma Hiszpanii w tej wojnie jeszcze? Niech nie będzie. Znaczy dobrze, że jej nie ma, bardzo nam to ułatwia. Jakbyśmy ją mieli jeszcze na plecach, to powiem ci, że byłby problem, a tak to jest spora szansa. Właśnie patrzyłem też, co te atomówki robią. Możesz to weź poprzesuwaj trochę tych lotniczych, bo nie wiem, czy mamy dobrze, czy źle. Byłbym wdzięczny. Nad Francją jest słabo. Ale to... Czekaj, to ja muszę, bo ja dużo rzuciłem z Francji. No, rzuciłem na Niemcy, to przenoszę z Niemiec do Francji. Czekajcie, to są torpedowce, to niech tu latają. Okej. Tutaj są myśliwce bojowe, to nad Francję daję, cofnąłem z północnych, z tych Niemiec. Ale to dobra, no to my tam zaraz atomówki będziemy dalej rzucali na te Niemcy. To mi się podoba. Dalej rzucam atomówki, dziękuję. Kolejna leci! To będzie... Już nie będzie, już go nie ma. Znaczy, Biden, mimo wszystko podoba mi się, jak to wygląda. North Sea Empire, co to kurwa jest? Morza Północnego? Co to? Norwegia? Kto nam dołączy przeciwko nam? North Sea Empire. Dobra, jeżeli możesz, to nie wiem, weź takie dywizje do Indii, rzuć jak najszybciej, nieprzeszkolone czy coś. Nie mam żadnych. Co to? Ale to zacznij szkolenie i wystaw. Indie nie mają w ogóle manpowera. Aha. Mają zero manpowera. Indie po prostu padają. Niestety. Ale ty we Włoszech go ciśnij. Zobacz, że we Włoszech możesz go cisnąć dalej. Nie, go będę ruszał. Ja go tu cisnę na północ tych Niemiec. Ej, idzie to naprawdę nam nieźle, powiem ci. Bardzo dobrze nam tu idzie w Niemczech. Przynajmniej jak na razie. Atomówki robię już co 22 dni. A reaktory się budują! Buduję raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 reaktorów co 3 miesiące. Nie wiem, czy te atomówki, serio, nie wiem, czy one dają jakieś takie super tutaj bonusy, bo nie widzę. Republic has capitulated, kurwa, no to jest źle. To musisz troszeczkę wojska tutaj cofnąć, po jednej dywizji, bo żeby cię od suppliesów nie odcięli. Widzisz? Gdzie? We Włoszech. Właśnie skapitulowały Włochy. Tak? Tak. Musisz cofnąć kilka dywizji, żeby podbijać te terytoria, inaczej będzie klops. Czekaj, które te... Ale pojedynczymi, żeby po prostu odbić te prowincje, żebyś miał zaopatrzenie. Tylko i wyłącznie po to. Nie musisz cofać wszystko. O które ci chodzi? No masz, zmienił się kolor na Axis. Jak klikniesz, to jest Axis. Pato. The fuck? Nie musisz tam się... Nie spiesz się z tym, rób to powoli, bo... To nie jest nic strasznego, ciężkiego czy cokolwiek, ale trzeba to zrobić. Jak się włączało tą Axis i tak dalej? F9, no, ale normalną mapę. No pod jedynką. Nie, no, normalną mapę piechoty. No widać, co jest wyszarzone. Dobra, tutaj się niestety trochę na tej linii Marginota zabunkrował. Dobra, widzę, mam też już chyba. No, musimy go na północy cisnąć. Dobra, o te prowincje chodziło. Okej. Dosłali tu dużo wojska na ten... Węgry. Ja mu próbuję tutaj... Ale bot ta dywizja to ty się nie przejmuj, bo to nie będzie... Kurwa, tu cofną wojsko. Ja pierdolę, prawie go miałem. Tu jest sens w takim razie go cisnąć na tej linii. Nie, dobra, to ja stąd cofam te pancerniaki. I mam problem, bo dywizje pancerne przydałyby mi się na północy, a na południu... Kurwa, jakby to zrobić tutaj? A tutaj są po prostu linia Marzy. No tak, ja tego niestety nie przepcham, nie ma szans na to. No. Chyba, że atomówki bym zaczął tu zrzucać, ale... Nie wiem. Próbuj. Ja właśnie nie mam też zielonego pojęcia, czy to stoi tu, czy nie stoi. Bunkry są uszkodzone. Damage level 7/10. A nie, to mogę spróbować to przepchnąć. Czekaj. Tylko ma tu dużo wojska. Stop też zróbmy. Nie wiem, czy się już totalnie... Widzę, że ofensywa stanęła na maksa. Mhm. Jeżeli mam być szczery, bo w ogóle nie atakują. 43, dobra, mogę już budować te ulepszenia. Przecież Szwecja w Rzymie, kurde, zdesantowała i sobie odbija prowincję Włoch. No i dobra, nie? Chodzi i ten odbija. Ty możesz spróbować go tam trochę w tych Włoszech pocisnąć, czy nie? Zaraz będę to robił. No i właśnie tak patrzę, jakbym miał tutaj te wojska. Dobra, stop, niech się plan zrobi, niech mi się splice'y zrobią i teraz on mnie pociśnie. Tutaj, bo ja bym mógł, kurde, jakbym dał te moje dywizje pancerne tutaj. Dobra, to może niech te pancerne tu stoją. Mam cokolwiek, żeby wyszkolić wojsko. Nie mam military equipment, nie mam artylerii. Jest źle u mnie bardzo, jeżeli o to idzie, niestety. A to dlatego, że nie dostaję od ciebie stali! Francja, dawaj mi stal. Australio, dawaj mi stal. Dobra. Fręczką, to nie wiem, czy tutaj zrzucać atomówkę? A zrzucać się da. Właśnie chcę zobaczyć, czy to będzie na całej tej prowincji. No i douczę się przynajmniej czegoś. Mam 30 000 powera. Nie wiem, czy nie przejdę. Nie widzę, żeby go to jakoś zabolało, niestety. A, że Australia teraz pada. Kurde, jak ty mu tutaj to wszystko oddasz, to my będziemy tak bez surowców. No, ale to, tam niestety mam tylko na Singapurze już teraz jednostki. Widzisz, co straciłem z tymi Indiami. A gdzie indziej nie miałem. On po prostu zabiera to wszystko dookoła i tyle. Fuck. Może mu się wbić jakoś gdzieś. Znaczy ja teraz biorę szkole te dywizje, ale tu patrzę, że to po prostu nie mam ekwipunku na szkolenie tych dywizji moich Marines. No nie mam, no. A czego potrzebujesz? No karabinów. No ja mam 113 000. To wysyłaj mi jak możesz karabiny. Jak mogę ci wysyłać? Czekaj, klikasz na mnie. Send equipment. Request expedition boost provides for... Jak to się robi? Send attache, request license product, plant. We can support country at war by sending equipment. No, to możesz to mi zrobić. I to ma być to, i to ma być... Karabiny i artyleria, jeżeli możesz. Czekaj. To ci mogę te MK trójki wysłać. Wysyłaj cokolwiek. Stare nawet? Tak. Cokolwiek, serio. Cokolwiek bylebym miał po prostu, wiesz, bo nie chcę mieć tej kary. Niestety. Do tego. Po ile ci miesięcznie wysyłać? Wyślij mi na początek jednorazowo z 20 000, jak możesz. I potem miesięcznie weź mi 100 wysyłaj karabinów. I jeżeli może... A tak, ja na 3000 miesięcznie wysyłam właśnie. Tak? No to dobra, no to 3000 miesięcznie, ale to jaką ty masz produkcję tego, że mi jeszcze tyle wysyłasz? Znaczy ja mam schomikowane 100 000. Dobra, to trzeba będzie na to uważać, żebyś ty zaraz nie potracił, nie? Może 2000 miesięcznie będziesz miał ode mnie. No mówię, to są zajebiście stare karabiny. Okej. I byś chciał jeszcze artylerii. Potrzebuję Air Superiority na Western Germany. Zaraz. Bo chcę tam atomówkę zrzucić. Wysłałem moje samoloty, ale nie wiem, czy to wystarczy, bo bardzo dużo Niemcy mają tu samolotów. O kurwa, co tak my przegrywamy wszędzie? Znaczy wiesz... Przyleciał? Możliwe, że daje swoje samoloty. A ja po prostu tu mogę go spróbować przepchnąć, powiem ci. na południu Niemiec. Już tutaj tak fajnie to wygląda nawet. Dobra, dajesz mi ten ekwipunek? Na razie tak przystopowałem, a i tanków mam też, produkcję muszę zwiększyć. Bo ja niestety nie zwiększam mojej produkcji, bo robię te atomówki cały czas. O! Aha, bo tutaj jest, okej. Akcept, akcept. Co, jak to wygląda? Nie wiem. Cholera, nie wiem jak to wygląda. A, mogę rozwinąć generała, pancer expert. No co ja mogę rozwinąć? Aha, ten. Panzer Armor Division Defense. Czekaj. Combat. Okej, defense. Max Planning to nie. Tu byśmy go spróbowali z Amsterdamów przepchnąć. Bo już mam dwie atomówki, które czekają na zrzuty. Dobra, mamy nad Francją już i już się nad Western robi powoli air superiority. Ej, patrz co się w ogóle z Włochami stało. No odbijają się, i o to chodzi. Nawet nie wiem kiedy. Ej, rób mu tutaj okrążenie! Rób mu okrążenie! Zajmij Wenecję i masz wtedy okrążenie. Już. On tutaj chyba wszystko na północ chce przerzucić, albo nie wiem gdzie. A nie, jest w Wenecji. Dobra, wysłasz mi ten sprzęt? No chyba tak. Tak, znaczy nie wiem. To nie wiem jak długo. Dołączyło? Nie, coś znowu od Japonii dołączyło do naszej walki. Nie wiem, wszystkie dywizje atakują? Halo? Nie wiem, jak tak zrobię battle plan. Dobra, ja go tutaj zacząłem pchać trochę dalej. Ale chyba mnie powstrzyma niestety z tym natarciem. No mimo wszystko Kiksunia wciąż ma w cholerę tego, no on się tu ustawił na dwóch prowincjach teraz. No powiem ci, że tak, Niemcy już ma na, prawie na wyczerpaniu Kiksunia, ma 7 tysięcy wojska. I dobrze, jak jest na tych dwóch prowincjach, to ustaw tutaj, wiesz, trochę dywizji i przerzuć do mnie. Jak możesz. Dobra, ustaw zaraz, tak z 10 dywizji, niech tutaj broni, bo ty masz dwie prowincje przez rzekę. Ty masz. Tylko tu jeszcze na górze zapytał inną prowincję. Norwegia. Musisz uważać, Norwegia. Aha, bo tutaj ci, dobra. To jeszcze nie, to chyba jeszcze nie. Norwegia has capitulated, źle. Czy Australia capitulate, to mi to boli? Chyba nie. Ten co tu powstało, Tyrol, to już nie jest z nami, ani przeciwko nam, dobra. To przegrywamy, tu dajemy radę. Mam dwie atomówki. Nie no, ale brakuje mi cały czas tego sprzętu, kurwa, o co chodzi? Mam 17 tysięcy na minusie. Może wyślij mi jednorazowo ten sprzęt, bo nie wiem, czy to co. Nie wiem, jak to zrobić. Mam 117 tysięcy karabinów. Chciałbym ci wysłać. Bo ja będę musiał zaraz moją ofensywę zastopować, bo mi braknie karabinów i będą walczyły chujowo jak wojska Kiksunia, no. No nie wiem, jak wysłać ci te karabiny, naprawdę, no nie widzę tej opcji. Request... Jak mi powiesz, jak tą opcję znaleźć, to bez problemu mogę ci wysyłać. Tylko, że... Opcja dyplomatycznych, request, produkcja nie. Start landlesse, co to robi? Tak, start landlesse. Chyba tak to się robi, nie wiem. I tak, no bierzesz start landlesse, bierzesz do mnie, bierzesz te no i tak weźmiesz... zrobiłem. Jednorazowo wyślij. Nie wiem, tak z 20 tysięcy. Zobaczmy. Ale teraz nie mam w ogóle tej opcji start landlessa, tylko request landlessa. Bo coś to przyjąłem, ale... Kurwa, to ja nie wiem, to może po jakimś czasie to dojdzie, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, też nie wiem. No rozumiem, no to, ja wtedy z atomówek muszę przejść na produkcję normalną, bo mi zaraz karabinów braknie i to jest klops wtedy. Nie wiem, gdzie tu go atakować, cholera. To wszędzie jest cholera tego wojska dużo. Dobra, ja w sumie tak, ustawiam 10 tysięcy na granicy tutaj we Włoszech, a 24 tysiące biorę do ciebie. To tam na północ. Bo tutaj nie przepnę chyba, tak mi się wydaje, tych dwóch prowincji. Nie, nie ma szans, nie przepniesz tego, bo to jest przez rzekę, na północ? Tak, bo tutaj są bardziej otwarte tereny, nie jest to fortyfikowane i wiesz, zaatakujmy. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie jest za dużo też wojsk. Niestety już ogólnie, mimo wszystko. Ja nie mogę tutaj budować, bo to nie są moje prowincje. British Reichas, kurwa. To jest bardzo źle. Jak ja stoję z surowcami. No zaczynałem od surowców i to boli. Wiesz, w sumie nie aż tak bardzo, jak myślałem. Nie wiem, to może rzeczywiście, jak mam te stare karabiny, to nic mi to nie daje, nie wiem. No i artylerii w ogóle mam też 14 tysięcy schomikowanej. Ja w ogóle tylko mentora mi brakuje. To jak możesz... A nie możesz mi wysłać artylerii. Mogę z Kanady budować jednostki? Jak się to robiło? Czekaj. No czekaj, bo tu... Czy ty mi coś gdzieś wysyłasz? Send... United Kingdom? Bo ty... Aha, bo to jest tak, że to wysyłasz. Czyli byśmy musieli skancelować po prostu to, co mi wysyłasz. Ty mi wysyłasz co jakiś czas 2500 sztuk, 2050 sztuk tego, więc to mi się bardzo długo będzie robiło, więc skanceluj to jak możesz. A jak się to kanceluje? Jak tu nie mogę takiego czegoś zrobić? Nie? No nie widzę żadnej opcji. Jak na ciebie naciskam, to mam tylko i wyłącznie Request Land Lease, Give Control of State... Modify the land list. O, mogę zmodyfikować. O, to weź to zmodyfikuj. Może większą liczbę tam wpisz czy coś. A, once jest, okej. Boże, ja to muszę klikać, żeby to... Jest jakiś z shiftem albo z kontrolem spróbuj. Shiftem po 100, ale to i tak. No czekaj, mam tę dywizję. Marines, okej. Żeby to przyszło tak jednorazowe i byłoby wtedy wyjebiście. Strain, co ja tu mogę zrobić? Infrastructure, AI Project, Construct Factory, Repair Speed, Resistant Dockyard Output. Kurde, czy jest coś, co by mnie ratowało? Ale klikam. Okej, dobra, to mnie ratuje trochę. Bo tak to nasze armie teraz tak stoją po prostu na tych granicach. Co dostałeś? 20 tysięcy ekwipunku. Accept. I wszystkie okręty mi poszły. No to widzę moje transportowe. Nie mam zużyte. For trade on supply 1400. Brakuje mi teraz okrętów transportowych, ja pierdolę. Dobra, więcej okrętów trzeba budować w takim razie. Akurat mam wolne. Mam wolne moce przerobowe. To wykasuj. To wykasuj na razie. Łodzi podwodne w takim razie. Dobra, nie jest źle. Co dostałem? No czekaj, kuźwa. Za 24 dni dostanę niby. No zobaczymy, poczekajmy. Ja widzę, że po prostu... Ghost of Japan. Niestety tu mnie topią ostro. Spróbuję tu na Coast of Japan wysłać moją flotę. Dobra, jestem na górze tam tymi... w Belgii. 24 tysiącami. Ustawić jakąś ofensywę gdzieś? Tak. Czekaj, czekaj, bo ja tutaj moją flotę mu się bawię. Search and destroy. Spróbujmy popływać, okej. Potopić, może tu coś Repus będzie miał, żeby mu to potopić. Ja dostaję co chwilę jakieś dziwne informacje, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, jaka nasza dominacja w powietrzu wygląda? W Belgii mamy tu w górę, niestety Western Germany nie mamy dominacji w powietrzu, żeby mógł atomówki zrzucać. Czekaj, zaraz ogarnę, wystawię więcej samolotów, tylko że nie wiem gdzie tych samolotów wystawiać już, jest za dużo w lotniskach. No możliwe. Wiesz, to może przerzuć po prostu wszystko na ten Western Germany. Zamiast, wiesz, gdzieś indziej, nie? Po prostu na Western Germany i wszystko leci. No, czekaj, bo to są torpedowce, to są bombowce, to niech tu latają. I ty masz misję? Tak, bombardowanie wszystkiego, okej. I tutaj jak patrzę na to niebo, to co mamy? Mamy 5000... Mamy prawie 6000 myśliwców, ale dobrze, im spada bardzo liczba myśliwców, wiesz? Mhm. Im spada bardzo liczba myśliwców. Ja od ciebie jeszcze nie dostałem tych karabinów, nie wiem, chyba po prostu bardzo wolno to leci. W takim razie. No niby za 7 dni będę miał to. Nie wiem, zobaczymy czy to zadziała, czy nie zadziała. Ja mam 3 miliony żołnierzy, ale... Jakiś kraj dołączyłeś? Nie, ja nic nie dołączyłem. Dobra, mam lepsze czołgi teraz. Te pancerne. Zmodernizujmy to. Czekaj, jakiś telefon. Tylko... Z wyspy w niebo wstąpienia. Jebało ludzi, że odbiorę. Co? Do mnie dzwonił telefon, a czyli jakiś numer i miałem napisane, że dzwoni z wyspy w niebo wstąpienia. Szwecja skapitulowała. Reliability 12%, armor tyle, main gain. Mamy ten, nad Niemcami. Okej, to zaraz to zrzucę atomówki. Zmieniam właśnie linię produkcyjną na lepsze czołgi. Pershing A1, Pershing A1. Jeżeli te czołgi będę miał, to jest po nich. Bo to są bardzo dobre czołgi już. Dobra. Ja właśnie myślałem, że z tymi czołgami będę w nich wchodził ogólnie. Głowy się trzymają. No oni się tu wszędzie niestety trzymają. Dobra, jak ten support przyszło i mi te karabiny... Ła! Już mi tylko 80 karabinów brakuje. Dobra, ja w razie czego mam jeszcze 90 000, bo artylerii chcesz? Mam 16 000. To wyślij mi jak możesz tak z 6 000. Tej artylerii. Niech mi się wojska tutaj szykują w takim razie. I potem zaczniemy ofensywę. To ja na razie przytrzymam te atomówki, żeby tu na całej linii im zrzucić te atomówki. No i tylko czekaj, ile mamy tego supportu? 64% na razie. Kurde, jak to zwiększyć? Jak to zwiększyć? Dobra, czekajcie, może ja moje doktryny też muszę zwiększyć, nieważne. No brakuje mi tego tutaj. A już support. 7000 ci wysłałem. Okej, będę... Dzięki. To jak to dojdzie, to potem znowu jakbyś mi ekwipunek zrobił, normalny piechoty, to ja bym wyszkolił wtedy marinesów i bym próbował tam wbić się w repusa na wyspy. Dobra. Mam już 6 atomówek. Włochy w zasadzie zostały odbite. Tutaj 4 dywizje są tylko takie niemieckie w porcie. Jakby się ich pozbyć, to byłoby można to fajnie zrobić. Hej, widzę, że tu będę musiał zrzucić atomówki. Tu atomówki. Tylko potrzebujemy tego Air Superiority. A nie mamy? My tracimy! No właśnie nie. Powiem ci, że jest problem, bo mamy lekką przewagę. Enemy Air Power. United States, ten... Oni tracą 2 myśliwce dziennie, my nic nie tracimy, nie? Więc to powoli idzie w naszym kierunku, żebyśmy mieli tutaj Air Superiority. Ale bardzo powoli niestety. No ja mam taki problem, że nie mam... Nad Belgią mamy 67%. I tutaj można byłoby nad Belgię wysłać, w sumie jakbyśmy wysłali jedno, ja bym wysłał, to ja zrobię nad Belgię. Powinniśmy mieć tutaj Air Superiority. Widzę, że tu mam problem, bo mi się samoloty przybazowały bardzo hugowo. Bardzo kiepskie lotniska ma niestety ta Francja. No właśnie nie mam się trzymać tego. No i dostałem dużą karę do operacji. Czekaj, to może ja moje wycofam, bo twoje są lepsze ogólnie. No, ja bym tutaj Spitefulę wysłał z chęcią. No to czekaj, gdzie ja mogę się wycofać tymi moimi? Ja cię mogę wysłać, bo te na support mi się przydały. No to cofnąłem się z takiego lotniska, co ma 2000 limitu. Bo tam zostało 600 moich myśliwców, ale to są bliskiego wsparcia. To lepiej, żeby działały. Bo ty nie masz żadnych, nie? Mhm. Nowa Zelandia? Gdzie jest Nowa Zelandia? Przejmijmy się tym? Bo ja tak tylko wiesz... Rośnie, myślę, 66%, 67%... Bo ja tylko wiesz, tak się zastanawiam, czy to jest blisko mojej granicy? A. O kurwa, jakie ja dupie jestem. A, bo to przez surowce, bo dostaję od ciebie, dobra, jak dostanę od ciebie surowce, to będzie gites, to już nie będzie aż tak źle. Ja za ile dostałem to kolejne i za 11 dni będę miał wtedy konwoje. Bo teraz mam trochę problemów, bo nie mam surowców w ogóle. I rośnie, widzą, na minusie mam wszystko? Repus nas po prostu pozbawia totalnie surowców. No nic, no zaraz będzie tutaj pchać, kurde, bo nie wiem. Kurwa, tyle tych samolotów tam rzuconych jest i dalej nie mamy tego? No, a to wychodzi, no. Okej, przyspieszymy teraz budowę nowych nuklearnych. 40% teraz mamy. Czemu? No właśnie nie wiem. To może coś źle są te samoloty porozrzucane. Za dużo na lotniskach jest i mamy dużą karę jakąś. Tu jest tylko dużo, tak bardzo dużo, ale... Da się to jakoś rozdzielić? Eską? Nie. Tu mamy 66, tu mamy... Nad Belgią mamy 77, więc jest gites. Jak to można podzielić samoloty? No czekaj, tu zrzucę. W takim razie atomówki. Już nie mamy? Kurwa, przed chwilą były. Tutaj wolę nie zrzucać. Bo ja jestem ciekaw, czy to ja zrzucam tylko na nasze terytoria, czy też na ich. Nie mam żadnego pojęcia niestety. Jak to działa dokładnie. Nie wiem, czy tutaj nie mamy za dużo wojska i cholera nie przepchniemy tego. Po naszej stronie, wiesz? Mhm. Dobra, też surowce lecę, kuźwa. Ja się widzę, że tak się umocnił teraz tutaj. Ta granica niemiecka jest praktycznie nie do przejścia dalej. Jest tyle tych jednostek ma, już też jakoś, chyba też dostał te... Może od Japonii właśnie dostał. No ja powiem ci, że robię jedną atomówkę na... Bo że nie mamy przewagi w powietrzu, mam 60%. Okej, no dobra, niech się wejdzie ten dzień. Co 2 tygodnie dostajemy jedną atomówkę. Dobra, to niech się robi, no tam w którymś momencie kluczowym po prostu wrzucę tych... No bo ja teraz wszystkie samoloty praktycznie są tylko trochę mam... Znaczy no wszystkie 60 tysięcy tutaj. To może właśnie, to może tu jest jakiś pies pogrzebany, że... Dobra, mam artylerię. Brakuje mi tych jebanych konwojów. Gdzie są te konwoje? Czy mi... O Boże, jeszcze... Siam has capitulated, kuźwa. Ja dostałem jeszcze 21 dni na... Aha, bo bardzo dużo tego mi przysłać. I mamy przejebane. Mamy wojsko przy Hiszpanii? Moje. Mamy wojsko. Dobra, Hiszpania się wykrwawia, wyjebiście, bardzo pięknie. Wyznacz plan ataku i poczekaj, niech się wykrwawią tutaj. Może nam się uda Hiszpanię zaatakować. Takim po prostu na plecy stawić jedną linię? Jak daleko? Znaczy do końca, aż do Gibraltaru ustaw. A na samym końcu tam taką linię po prostu narysować? Ta, ataku, nie? Niech się po prostu trochę Hiszpania teraz, wiesz, wykrwawia tutaj. Nie? Mhm. Ja tu przerzucę moje 6 dywizji pancernych. Jak z Hiszpanii poskładamy, to trochę będziemy mieli, wiesz, luzów, nie? Dobra. I niech się Hiszpania wykrwawia. Zobacz, że mają bardzo niskie zorganizowanie. Ja tam spróbuję ich pocisnąć od północy, od tam, gdzie jest Nevara w Europce. Nevara. No już mnie atakuje na tym Singapurze. No bo musi zdobyć Singapur. Ja tutaj fortów dużo pobudowałem. Okej, no. Po prostu go broń. Ty musisz się tu wybronić. Czemu ja nie widzę swoich jednostek w Singapurze żadnych? Czemu ja nie widzę twojej armii w Singapurze? Mam w sumie na garnizon tu tylko rzucony jak na razie. Może tam linię na górze zrobić. Przecież nie. A, bo ja mam garnizonowanej Coastline'a, wiesz? Może to wyłączę. I Guard Fort zrobię. I... No możesz. Bo jak to pani, to jest po nas, nie? Kurwa, what the fuck? Tu nie miałem w ogóle jednostki? Czy oni się przebili tak szybko? Ej, mi się chyba coś zjebało, bo nie widzę ani linii. Co chodzi? No what the fuck, czemu nie mogę rysować tym? Gdzie się przebili? Kurwa, co jest grane? Czemu nie mogę Fat Black zrobić tutaj? Papi. No kurwa, co jest, zbudowałem forty. No niestety, nie, mi się coś zjebało i nie widzę totalnie twoich jednostek, nie wiem o co chodzi. No nie wiem co tu się stało, naprawdę. Nie wiem czy nie będziemy musieli przeładować gry. Dobra, ile z odcinka? 31 tak czy siak, więc możemy się pożegnać. Więc dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Jak widzicie, ja mam jakiś problem, bo nie widzę totalnie jednostek mojego sojusznika, nie wiem o co chodzi. Więc chyba będę musiał przeładować Hoja. Nie widzę też wrogich jednostek, nic nie widzę, więc to wymaga ode mnie przeładowania. Albo coś kliknąłem, nie wiem. Więc dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym, następnym razem. Hej. No, na razie, pa. Koniec.